27 niedziela zwykła, rok A. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 21, wersety od 33 do 43. Przypowieść o dzierżawcach winnicy. Królestwo Boże będzie wam zabrane, przestrzega swoich rozmówców Jezus. Zostanie ono powierzone tym, którzy wydadzą dobre owoce. Sprawa Królestwa Bożego jest bardzo ważna dla Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby ogłosić Jego nadejście i w swoim nauczaniu najwięcej miejsca poświęcił właśnie temu tematowi. W dzisiejszej przypowieści Jezus przyrównuje Królestwo Boże do winnicy, którą jej właściciel oddał w dzierżawę rolnikom. Musimy pamiętać, że to nie my jesteśmy właścicielami Królestwa Bożego. Jego właścicielem pozostaje Bóg. Nam Królestwo Boże zostało oddane w dzierżawę. Jesteśmy Jego pracownikami, od których wymaga się, aby w odpowiednim czasie wykazali się zbiorami dobrych owoców. Czy wykonujemy powierzone nam zadanie z odpowiednim zaangażowaniem i zapałem? Czy nasza praca na rzecz Królestwa Bożego przynosi dobre owoce? To jest dziedzic, mówią o synu właściciela pracownicy winnicy. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Jak postanowili, tak też uczynili. Królestwo Boże stało się naszym dziedzictwem, bo zabiliśmy Syna Bożego, który przez swoją krew stał się ofiarą ekspiacyjną za nasze grzechy. W ten sposób śmierć zrodziła życie. Jezus poniósł śmierć, aby dać nam udział w swoim dziedzictwie. Na mocy tej śmierci jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Jezu, przez Twoją śmierć stałem się dziedzicem Królestwa Bożego. Dziękuję Ci za Twoją krew przelaną dla mojego zbawienia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.